Badania pokazały, że dążymy z wydajnością strony internetowej do takiego modelu, w którym to treści wczytywane są, a użytkownik nie dostrzega tego, jak funkcjonuje system. Użytkownik nie dostrzega, jak wykonywane są operacje, to znaczy operacje są wykonywane na bieżąco, przez co nie ma tego odczuwalnego czasu opóźnienia na realizację danej operacji. Do takiego modelu zmierzamy. Natomiast bardzo często spotykamy się w pracy ze stronami internetowymi w trakcie użytkowania stron internetowych z pewnymi opóźnieniami. Te opóźnienia mogą wynosić kilka sekund, mogą wynieść jedną, dwie, trzy sekundy i wtedy one są w jakimś sensie dopuszczalne, akceptowalne, ale te opóźnienia mogą też wynieść 10 sekund i więcej i wtedy to już jest problematyczne.